Okej. O, witam was. Wiele osób ostatnio się pytało, jak to jest, jak ja streamuję na kilku kanałach jednocześnie. Powiem wam bardzo prosto. Używam Restream. Na świecie mamy trzy grupy widzów. Tradycjonaliści, innowatorzy i oczywiście grupa pośrednia. Dla wszystkich trzech grup jesteśmy w stanie dostarczyć rozrywkę w tym samym momencie. I tu zaczyna się magia. Hokus pokus, YouTubeus, Twitus, Facebookus, ohohoho. No, ale tak serio? Nie trzeba być druidem, aby czarować. Bo całą magią zajmuje się Restream. Wystarczy się zarejestrować i w pełni korzystać z jego możliwości. Po zalogowaniu się otwiera nam się główne okno panelu zarządzania Restreama. Teraz najważniejszą rzeczą dla nas po prostu jest dodanie kanału. Mamy do wyboru całą paletę obecnie największych kanałów streamerskich. Między innymi YouTube, między innymi Steam, Twitch. Co chcecie do wyboru, do koloru. Wybieramy dowolny kanał, który nas interesuje. Przechodzimy odpowiednią oczywiście autoryzację na tym kanale. Lub ustawiamy ją manualnie. A następnie łączymy się z danym kanałem. Po odpowiedniej autoryzacji nasz kanał dodaje się do listy kanałów, jakich chcemy streamować. Możemy mieć tak naprawdę nieskończenie długą listę, w zależności od tego, ile tych kanałów sobie dodamy w tym miejscu. Drugą rzeczą jest podpięcie oczywiście linku do streamowania. Każdy z tych kanałów streamerskich ma swój link, ale my użyjemy linku Restreama. Ostatni krok w naszej przygodzie z konfiguracją Restreama to podpięcie go pod odpowiednie oprogramowanie. Ja używam OBS-a. Wystarczy w naszym programie znaleźć odpowiedni serwis. OBS ma wbudowanego Restreama, więc tutaj niczym nam nie zaskoczy. Ustawiamy odpowiedni serwer zgodny z tym, co mamy w Restreamie i klucz strumienia. Klikamy OK i już w takim razie możemy rozpoczynać streamowanie na kilka kanałów jednocześnie. Oczywiście Restream daje nam o wiele więcej niż tylko rozsyłanie sygnału. Chcemy zmienić tytuł na wszystkich kanałach, które tutaj zostały podpięte. Nic prostszego. Wystarczy wejść w zakładkę tytuł. Wprowadzamy nową nazwę. I każdy z tych kanałów został zaktualizowany. Oczywiście niektóre mają dodatkowe opcje. Wystarczy zmienić. I po kłopocie. A może tak poinformować wszystkich, że właśnie nadajecie. Social Alerts, Twitter, Facebook i odpowiednia wiadomość. Wszyscy wiedzą, że rozpoczęliście stream. Oczywiście najlepsze zostawiłem na koniec, czyli czat. Możliwość kontaktu jednocześnie ze wszystkimi kanałami w jednym miejscu. Mamy do wyboru aplikację lub webówkę. Aplikacja, proste okienko, gdzie tak naprawdę komunikacja odbywa się w tym jednym oknie. Mamy do wyboru albo dany kanał, który podpięliśmy, albo odpowiedź na wszystkich kanałach jednocześnie. Oczywiście wygląd, nic prostszego. Wybieramy sobie indywidualne preferencje. Natomiast WebChat jest to bardzo proste narzędzie, w którym możemy ustawić wygląd naszego czatu. Możemy odpowiedzieć odpowiednie parametry. A dany link wrzucić do na przykład OBS-a i taki gotowy czat wyświetlać na ekranie podczas streamu. Dla nas streamerów rozwiązanie genialne. Teraz tylko pozostaje brać się do roboty, bo ograniczać się tylko szybkość łącza.